ten pierwszy przejazd trochę zawaliliśmy. Znaczy nie tyle zawaliliśmy, co no, podeszliśmy być może ze zbyt dużym respektem do tego odcinka, a no, odcinki miejskie to nie jest moja specjalność. Także w sumie czas drugiego przejazdu jest był dla mnie dość dużym zaskoczeniem, ale ogólnie jeśli chodzi o cały dzień, to pomimo tej dwusekundowej straty do Grześka Grzyba, któremu gratuluję zwycięstwa, i pomimo tego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo przewidywaliśmy, że realnie możemy być na trzecim, czwartym miejscu, a tymczasem w kontekście rajdu mamy bardzo duże szanse na trzecie miejsce, mamy szansę na drugie miejsce i mamy też cień szansy jeszcze wygrać ten rajd, także ogólnie naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni i myślę, że będę spał z czystym sumieniem dzisiaj. Na pewno te dwie sekundy mi się nie będą śniły. Te jutrzejsze odcinki są lepsze dla twojego lancera? Myślę, że te dwa krótkie są trochę lepsze, natomiast ten odwrócony jodłówka, bo jutro jest w dużej mierze odwrócony OS. No cóż, no dzisiaj generalnie nam się udało wygrać pierwszy przejazd, więc już chyba nie mogę mówić, że to nie jest dobry OS dla naszego samochodu, bo mogę być posądzony o jakąś ściemę, ale ogólnie rzecz biorąc, no cóż, no zobaczymy jutro, zobaczymy jakie będą warunki, na pewno będzie to bardzo trudny OS, ponieważ już na drugim przejeździe było bardzo dużo syfu, gnoju wręcz, my tak to nazywamy, mazi, jest zimno, jutro będzie też zimno, więc droga na pewno nie wyschnie. Szpiedzy będą mieli dużo roboty albo samochody zapoznania, czy rozpoznania trasy. No i cóż, myślę, że nie wiem, muszę się zastanowić, jaka strategia na jutrzejszy dzień.